Siema, siema, ludzie, ludzisko, Zdubka z tej strony. Słuchajcie, wywiało mnie właśnie, wjeżdżam do miasta cudów. Miasto cudów z lat 90., czyli Szczecin. Studiowałem tutaj dwie specjalizacje na politechniczne, na wydziale mechanicznym, na transporcie. Później jeszcze trzecią robiłem na oceanotechnice. No. I w sumie studiowałem 7 lat, podwójny inżynier, yeah baby. A trzeci już bym się nie chciał kończyć. Uciekłem do Warszawki. Wiedziałem, że jest Ambro napisane, ale to Abra, Abra meble. No i właśnie wjeżdżam przez Słoneczne. Tutaj byłem kiedyś z dziewczyną, Moniką, ze Słonecznego. Przyjeżdżałem nawet tu, znałem też jeszcze jedną dziewczynę, też ją znałem, też inne też znałem, no się znałem przez 7 lat, że mam wytłumaczyć coś, ja byłem wcześniej 7 lat z dziewczyną z Drawska Pomorskiego, nigdy jej rogów nie dowaliłem, a później jak się dowiedziałem, że ona tam próbuje z jakimś kasztanem się spotykać, bo ktoś jej powiedział, że nie byłem zdradzą. Tutaj poszedłem tutaj w Tany, to przez 7 lat było tak grubo. Ale miło wspominam te czasy, bo Szczecin gdzieś był tak zajebisty. Wszyscy nosiliśmy te buty takie Buffalo na podwyższeniach. Takie modne były. Jak przyjechałem nigdy do Warszawy, to ludzie zgubieli. Dla mnie to było normalne, że każdy w życiu nie nosił Buffalo i sweary. To pamiętam tamte laty, Love Parade, 1998 na przykład. No, ciekawe jak teraz jest, wszyscy w telefonach, jak znam życie. Ja teraz też się muszę wziąć w telefon, muszę sprawdzić, gdzie się przekimać, bo nie lubię komuś się wbijać na chatę i kombinować, tylko znajdę jakiś zaraz jakimś tym fajny apartamencik, może tu zostanę, a może mi wywieje. Nie wiem, zobaczę. Fajnie się tak żyje. Wiedziałem sobie, że wakacje w końcu odpoczywam, bo ja cały czas bardzo w wakacje pracowałem. Wiecie, to jest najbardziej gorący okres na wieczory panieńskie, a ja już po prostu odbijam na tylko na jakiś tam wyjątkowy, jak będę tańczył. Jeszcze machał śmigłem na tych, co mnie znają. Pani, które bardzo na przykład proszą o Dawida. Sobie tam jeszcze mogę to zrobić, bo jestem zajebisty w tych klocki. Powiedzą mi, ja pierdolę legenda polską, czy pedajcie w mnie. Jejku, ja taki imprez. A w Szczecinie na początku zaczynałem tańczyć w klubie Lokomotywa. Na Kolejowej to było. Takie imprezy. 10 tysięcy ludzi przychodziło, nie? Nie w Kulerze, klubu już nie ma. Na imprezę chodziłem do Pinokia. A graf? Nie. Pinokio. Adrenalina na Podmorzanach. No i oczywiście kiedyś Imperium, później Sogo? Soho, nie. Ale pamiętam, jak był czas Imperium, jeszcze jest, jaki samolot leci, Właśnie bierzemy do, może powiedzieć, do Szczecina. Widać już po prawej stocznie. Wam szczerze, że ja nawet nie wiem, czy ona teraz działa, czy nie działa. Kiedy muszę umyć zamówić, bo upieprzony po tych polach zapieprzą i później nic nie mam jak pokazać. A że szyby na korbkę, to nie chcę mi się otwierać. Kocham.
nie? Ojejku, co tu się działo, jak to było cudownie, jakie to były piękne kobiety, jakie to były imprezy, codziennie chodziliśmy na imprezy. Teraz szefowie mówią, że w soboty tylko robią i w piątki. Nawet niektóre kluby nie działają, a my imprezowaliśmy poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. I znów poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. I w kółko, kurwa, tak przez tyle lat. Pamiętam, że w środę się chodziło do Imperium. Poniedziałki chyba do Adrenaliny. Do Pinokia, nie, do Pinokia w poniedziałki chyba. Piątek, sobota to wiadomo, wszystkie kluby. Niedzielę. Kurde, już się pamiętam. Niedzielę chyba Adrenalina na Pomorzanach. Mieliśmy rozpiskę normalnie, tak jak plan zajęć był na studia, to mieliśmy plan imprez. I pamiętam, że było na początku na wszystkie imprezy, a czy na wszystkie wykłady, na wszystko zima, później zakreślaliśmy te wykłady, które nie trzeba, bo praktycznie było więcej imprez niż wykładów. Tak tu ogół było, tam się jest najlepsze, że nie miałem żadnej poprawki, nie? Znaczy inaczej. Na pierwszym roku z matematyki powinienem dostać normalnie ocenę dostateczną na drugim semestrze, bo pierwszy miałem piątkę, a w drugim pani stwierdziło, że za to, że tak poziom spadł z piątki na trójki, to mają przywitać jeszcze raz po wakacjach, nie? No, daj mi kwiatuszka, powiedziałem, że dziękuję, już wiedziałem, że pani w cudzysłowie jest skupiona. Żeby cieszyła się z kwiatuszka, powiedziałem, że to nie jest przekupstwo, że przyjdę do niej. Po wakacjach przyszedłem, praktycznie nic nie odpowiadałem, ona sobie ocenę wstawiła. To było na pierwszy rok, a później już nic, kompletnie żadnych potknięć, niczego. To też nie uważam za potknięcie, bo miałem zaliczenie, tylko po prostu pani chyba mnie za bardzo lubiła i chciała, żebym przyszedł po wakacjach, nie? Wiesz, się coś stało. Fajny samochód i wygląda jak w Stanach taki remontowy, a chyba nie zobaczycie, albo zobaczycie jak ten się wpierdał. Ale się wystraszyłem, żeby wjeżdżać gdzieś tu, jakoś tak w kamerze spojrzałem. O, widzicie tam z tyłu, fajnie wygląda. Dobra, i słuchajcie, teraz nagram już jak będę w Szczecinie kolejny odcinek. Welcome to Szczecin. Szczecin, welcome to Szczecin. Szczecin. Szczecin, witam w Szczecinie, uciskam, priviet, ribiat. Tak było, nie wiem, po prostu Szczecin, nieważne, forever, forever, Janko.